Cześć wszystkim, nie było nas na YouTubie przez parę tygodni, ale to dlatego, że podpisaliśmy umowę z firmą M4K Garage i dla Was, dla widzów YouTuba, moich jak i Michała, po prostu no, podjęliśmy taką decyzję, że będziemy po prostu regenerować dla nich przekładnie kierownicze. Będziecie mieli po prostu najwyższy poziom przekładni kierowniczych w najlepszych warsztatach, można powiedzieć, na tą chwilę w Polsce. Czyli standard, jeszcze raz standard. Wejdźcie na Michała stronę, będziecie widzieli, gdzie te przekładnie możecie kupić. To znaczy kupić, zamontować, czyli jedziecie tam na pełną diagnostykę i już wszystko macie załatwione, także bardzo ułatwiliśmy Wam dostęp do naszej firmy i myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie, jakie jest możliwe, także pozdrawiam Was wszystkich, oglądajcie Michała kanał i mój i możecie teraz bezpiecznie oddać samochód do naprawy i wiecie, że będzie to zrobione po mojemu. Ale słuchajcie, chcę Wam pokazać Wam taki dzisiejszy dzień, który dla wszystkich nie jest miły, a co się z tym wiąże, czyli przyjechała do nas reklamacja A4B8, klient kupił od nas przekładnię kierowniczą prawdopodobnie rok temu, ale to sprawdzimy, bo zawsze do paczki, którą wysyłacie do nas na reklamację, musicie dołączyć kartę gwarancyjną lub fakturę lub paragon, to jest bez znaczenia. Klienta przekładnia to jest to samo co A6, C7, czyli wiecie już z odcinków, co się z tymi przekładniami dzieje. No i klient dzwoni z taką informacją, że przekładnia kierownicza zaczęła znowu szumieć. Jego przekładnia zaczęła szumieć po 14 tam latach, a przekładnia nasza po roku czasu. No i już wiecie, daje mi to bardzo dużo do myślenia i powiem Wam tak, daję sobie ręce obciąć, że w tym kartonie siedzi przekładnia z wadami, które pokazałem Wam w poprzednich odcinkach. Nie będę mówił, żeby nie przyspieszyć tego odcinka, żebyście nie wyłączyli się zbyt szybko, tylko posłuchali mnie do końca. Jego przekładnia trafiła do nas cała zardzewiała i ta przekładnia po roku na pewno będzie zardzewiała, ale chcę Wam pokazać jedną rzecz. Chodź, podnieś tutaj kamerą. Zobaczcie, jak klient wysyła do nas paczkę. Może zabezpieczył, ale paczka w środku. Zobaczcie, jest goła przekładnia. No oczywiście, wysyłając przekładnię na reklamację, każdy ma w dupie, no bo wiadomo, że no, reklamacja to reklamacja. No to dobra, spróbujemy to, nie gadamy dłużej. Żeby nie było, że wcześniej karton już był otworzony. Zobaczcie, wszystko próbujemy na żywca. O, to samo jest rozwalone. Zobaczcie, tutaj ucho widać. Tu jest porozpieprzane, tu ucho widać. Przekładnia była kupiona 12 marca, a dzisiaj jest który? Równo rok. Nie licząc soboty i niedzieli, to jest równo rok. Słuchajcie, ja bym Wam wysłał przekładnię kierowniczą w takim kartonie. No właśnie. No to raczej byście jej nie założyli. Chodźcie, zobaczymy, czy ta przekładnia nie została nigdzie uszkodzona w transporcie. Zobaczcie tutaj, od razu widać odbicie na ślizgu. Jest tu uderzona, no ale to akurat nie szkodzi. Zobaczcie, jaki cud, że kostki są całe. Tutaj nic nie jest połamane. Moduł. Zobaczcie teraz jedną rzecz, ten moduł dostał. Ona jest zamocowana na dole, na ławie i widać, że tu jest przytarta. Zobaczcie tutaj. Także samochód jeździ na 100% bez osłony, bo to by było przykryte. A to są ślady gdzieś przytarcia, jakiś beton. Zobaczcie tutaj, to są świeże ślady. Nie? No, ewidentnie widać. Tutaj to samo, jakieś
obtarcia. Czyli przekładnia jeździ bez osłony. Czyli już pierwsza informacja, wiecie jaka. Coś tu może siedzieć związane z wodą, bo widać, zobaczcie, jak tu farba poschodziła z tej przekładni. Tu, czyli ona jest cały czas narażona na syf, błoto. Wszyscy wiecie, że przez tą przekładnię tutaj, przez tą kostkę zasilającą wchodzi woda, bo jest wadliwa wiązka elektryczna. No i dobra, no sprawdzamy, co się dzieje z tym szumem, kiedy je ta. Wiecie co, muszę to wkręcić w fimadło, bo nie jestem w stanie obrócić tą listwą. To jest 2015 rocznik. Tu widzę po module, ale to jest moduł od nas także. Zobaczcie. Chodź podejść tutaj, kamera, zobacz, ile ja siły wkładam, żeby to spróbować przekręcić. To nawet nie drgnie. Także jak zwykle. Zobacz, dobrze? Ja też nie zapomniałem. Cześć. Zawsze tak musi być, że coś ktoś zadzwoni. Zawsze ktoś potrzebuje. Słuchajcie, nie idzie tej przekładnie obrócić. Ja już sobie tu tnę ręce i jestem pewien, że tu jest woda. Słuchajcie, no skąd to wiem? No przecież widzicie, ile ja tego nagrywam i robię. Tu pokaż. Następna z dzisiejszego dnia przekładnia. To samo. Cała hala w tych przekładniach. Ale chodź coś, zobacz, chodź tutaj. Gościu, klient informuje mnie, że przekładnia jest montowana no u kogoś, kto się na tym zna. Widzicie ten syf, ten piach? Jaka tu jest jakość montażu, jaka tu jest czystość tego montażu. Tu jest smar, który jest w piachu. Tu jest sam piach. Słuchajcie, takie coś nie wybaczy nigdy. Takie coś jest niewybaczalne przy przekładniach hydraulicznych. To jest kwestia kilku dni, ta przekładnia ma listwę podrapaną i cieknie. I oczywiście co? Ten, kto regenerował, to spieprzył, nie? Pierwszy rzut oka, syf. Wszędzie syf. Tu normalnie są ziarenka piasku. Powiem wam tak, ja już mam hipotezę taką, że klient dostał, tak jak widzicie, tą przekładnię kierowniczą. Jego przekładnia kierownicza była zalana cała wodą, czyli osłony były już nieszczelne. Przez te 15, 14, 10 lat dostała się woda. Dostał drugi magiel, nie? Rozumiecie? Już widzicie to? Jest magiel wsadzony. Oczywiście drążki, końcówki zostawiamy stare, osłony stare. No bo to trzeba by było wybić, wymienić. Zakładamy na starych osłonach, które doprowadziły do tego, że ta przekładnia oryginalna została zalana i zniszczona. I teraz montujemy to do pseudonowej przekładni, czyli przekładni po regeneracji. I po roku mamy to samo. Chciałbym was prosić, żebyście napisali w komentarzach, czyja to wina, bo z klientem jak w początku rozmawiałem, to on mówi, że on nie widział wody, że mechanik prawdopodobnie założył osłony. Powiem wam tak, gdyby klient powiedział mi, wie pan, no założyliśmy na starym, stało się to, co się stało. Temat załatwiony, byśmy mu pomogli. Ale jeżeli ktoś próbuje ze mnie zrobić głupka, a wie, że u mnie takie rzeczy nie przejdą. Ja nie będę się nigdy podkładał za mechaników i tyle na ten temat. Ktoś dał dupy, niech za to odpowiada. I teraz zobaczcie jedną rzecz. Dla mnie teraz tak. Otwieramy moduł, żebyśmy zobaczyli, czy jest woda w module. Tu jest jakaś kosteczka łamana, ale poradzimy sobie z tym. Kostka już jest zdjęta, udało się odpiąć. Oczywiście telefony, nieważne o której godzinie bym robił, zawsze przeszkadzają.
No dobra, co? Zdejmujemy ten moduł, zobaczymy, co się z nim dzieje. Czy jest woda w module, czy nie. Ale powiem wam, że ja już widzę, że wody nie ma, bo widzę, że jest kostka po prostu cała. Chyba, że gdzieś po prostu coś pękło od tych uderzeń. Weź tutaj najedź kamerą, żeby klient widział, że to jest jego moduł, że nie kombinujemy nic. Tylko po prostu jest jak jest, no i tyle. Jeździ pan bez osłony, to jest na 100%. Przy takich samochodach, gdzie są nastawniki elektryczne od Turcji, przekładnie elektryczne, to jednak ktoś te osłony po coś tam dał. Chodźcie. Widzicie te białe kropki? Już zaczyna się aluminium utleniać, już zaczyna się robić nic. Zobacz tutaj, co jest. Patrz. Pokaż to. Zobaczcie, tu już się zaczyna robić zielono. O, patrz. Widzicie, ale to... ten syf cały wychodzi z silnika elektrycznego. To nie jest tutaj stąd. Bo jak zobaczycie, patrz. Moduł jest idealnie czysty. Nie ma tu nic, tu nie ma czego się przyczepić. Tak jak kiedyś wam mówiłem, że nagrzewając się przekładnia kierownicza wyciąga wodę z modułu, ze środka, z uzwojeń. No i zobaczymy. Chcę wam to wszystko tak pokazać, żeby to miało ręce i nogi, żebyście... Zobacz, chodź, patrz. To wszystko jest już zielone. Chodź, zobacz. Odkręciłem te śrubki i zobaczcie, co się dzieje. Tu jest uszczelka taka silikonowa. Patrz, 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 patrz na to. Proszę pana, pan spieprzył. Rekpart nie potrafi naprawić przekładni kierowniczej. Zobacz do środka. Wiecie, tutaj, bardziej, tu. Widzicie tą wodę? Próbuję teraz... Nie wiem. Słuchajcie. Tutaj podjąć jeszcze, zobacz. Tu już się zaczynają robić te piny zielone. Widzicie już wodę od środka. No ale to jest nic. Dalej się upieramy, że przekładnia jest źle zrobiona. Skręcamy. To jest pikuś. Jedziemy dalej. Dalej do następnego modułu, do następnych pinów. Zobaczymy, dokąd te nic doszło. Chodź tutaj. Tu też będzie grubo. Po prostu powiem wam tak, no nie wiem, czy rzeczoznawcy nie wezwać, żeby się wypowiedział na temat mojej pracy. Chodź tutaj, bo nie chcę wyrywać tych pinów. Zobaczcie, co tu się dzieje. To samo, widzicie? Tu, patrz, tu śnieć. Widzisz coś? I tutaj też jest śnieć. Dobra, skręcamy. Dalej myślę, że klient będzie się upierał, że osłony były w porządku, bo po rozmowie z klientem tak wyczułem, że chyba kolega montował, a nie mechanik. I dlatego jest problem, bo wiecie sami, jak jest. Dlatego nie naprawia się samochodów kolegą ani znajomym. No bo później są niemiłe sytuacje. No chyba, że robicie wszystko tak, jak powinno to wyglądać. Nie macie się czego bać. No dobra, zaczynamy dalej. Do najważniejszego elementu wejdziemy. Czyli do łożyska. Ale chodź tutaj, zobacz. Kolejny raz mówimy o czystości. I teraz ja już to widzę, ale chcę tak to zrobić, żebyście też to zobaczyli.
ta przekładnia jest tak zamocowana, że ten moduł jest na samym dole. Czyli tu jest dół przekładni. Czyli to macie odwrócone. Wiecie tutaj. No ciężko to jest po prostu zauważyć, nie? Nie, nie, tu nie było wody. A ten nalot rdzawy to po prostu chyba pan nie doczyścił przy regeneracji do końca. No i ten smar taki zabarwiony z białym czymś, czymś z wodą, to też to smarujecie, żeby szybciej po prostu przekładnia siadła, nie? Powiem wam, że to jest po prostu dla mnie porażka, nie? Dla mnie porażka. Na koniec chciałbym, żebyście pisali w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy mechanik, który to montował, powinien to chwycić na klatę, przyjąć to bez najmniejszego problemu, czy po prostu powinien to zareklamować? Jak pamiętacie, na łożysku też jest olik uszczelniający, także jedyna opcja, którą się może dostać woda na listwę, są osłony. Chyba muszę się zabezpieczyć w taki sposób następnym razem, że przekładnia kierownicza, która ma trafić do mnie na reklamację, ma być kompletna razem z osłonami, żebyśmy mogli polemizować. No i teraz jak wiecie, że teraz jak powinienem przekręcić ten wałek, to powinno się wysunąć łożysko. No i co? Widzicie? O! Już jest poezja dla moich uszu. Chodź, patrz. No zobacz. Jakiś miedziany tu jest chyba smar. Uwielbiam ten dźwięk. Zobaczcie na to. Zobaczcie tutaj. Zobaczcie tu. Zobaczcie tu. Zobaczcie w środku rdzeń. No niestety, dla właściciela tej przekładni kierowniczej nie mam miłych informacji. No niestety, osoba, która to montowała tą przekładnię kierowniczą, zrobiła to po prostu niefachowo. Olała temat. Myślała, że przejeździ okres gwarancji, może miała to w dupie. Wiadomo jak jest, najlepiej zwalić na osobę, która to regenerowała. Proszę pana, nie ma innej opcji, jak nieszczelne osłony, dostała się woda. Powinno dać to panu dużo do myślenia. I powinniście szanować swoje pieniądze. Montujecie, wiecie co się stało z poprzednią przekładnią kierowniczą, że był problem z wodą, no to słuchajcie, no... Podstawa. Nowe osłony, drążki przesmarowane. Nie wiem, chcecie, dajcie silikon, zaciśnijcie to. Po zbieżności zacisnąć dobrze opaski i problemu by nie było. Klient po roku czasu musi wydać 2,5, 3,5. Teraz ta przekładnia używana kosztuje 4000. Takie są czasy. No i co? No przykro mi jest, że tak się stało, jak się stało, no ale no, nie jestem w stanie panu teraz pomóc. Ja osobiście w takich momentach po prostu robię zdjęcia, dołączam to do protokołu przyjęcia przekładni na reklamację, no i oczywiście no, odmowa jest, no bo inaczej nie może być. Współpracujemy też z rzeczoznawcą sądowym, ale no to chyba tutaj w tym przypadku, jeżeli ktoś jest normalny, no to zrozumie, co się stało. Ja osobiście no, tego na klatę nie przyjmę. Powinien wam po prostu podjechać do mechanika, pokazać mu to, co się stało, a jak nie, no to puścić mu film. Może da nam łapkę w górę, po prostu no, przyzna się do błędu i tyle. No. Chyba, że jest taka sytuacja, że po prostu właściciel Altan nie chciał wymienić osłon, bo nie chciał wchodzić w koszty. Także no, mechanik jest po prostu czysty i to nie jest jego po prostu wina. Jest jak jest, nieszczelne. Klient się nie zdecydował na nowe osłony, nowe drążki i tyle. Posłuchajcie, bo to też jest ważne. Drążki. Dlaczego mówię o drążkę? Przecież to jest kawał pręta. Ale ten pręt jest podzewiały. Nie jesteście w stanie nową osłoną tak zacisnąć jej, żeby po prostu tam nie weszła woda. Jest porowata powierzchnia i
No co, byście to smarowali silikonem, naciągali osłony? No nie. I jeszcze druga ważna rzecz. Jeżeli są osłony pod samochodem, to one mają być. Nie może być czegoś takiego, że sterownik jest gdzieś od jakichś krawężników przeharatany. I tyle. Piszcie w komentarzach, co byście zrobili na moim miejscu, jakbyście do tego podeszli. No i po prostu subskrybujcie kanał. Dziękuję Wam za to. Dzięki takim akcjom jak Honda Accord i tulejki, po prostu będę mógł rozwijać się w ten sposób, że no, będę tworzył dla Was jakieś tam części, które będę po prostu fanom kanału mógł sprezentować. To dzięki Wam mam czas na nakręcenie filmów, bo to czym większa ilość przekładni, tym mamy więcej po prostu roboty, więcej pieniędzy i możemy po prostu więcej poświęcić czasu dla Was. Pozdrawiam Was jeszcze raz i dziękuję. Trzymajcie się, cześć.